Śląsk to jest moja mała ojczyzna i tym dłużej żyję, tym bardziej jestem do niej przywiązana. I gdziekolwiek jestem, to wiem, skąd jestem. Śląsk jest dla mnie takim miejscem, który potrafi się zmienić w coś fantastycznego, rozwijać się, być coraz piękniejszy. Profesor Krystyna Doktorowicz jest dziekanem Szkoły Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego, dawniej będącej Wydziałem Radia i Telewizji. Istnieje od drugiej połowy lat 70. dzięki grupie inicjatywnej, w skład której wchodzili młodzi pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego, z Krystyną Doktorowicz na czele. Dziś Szkoła Filmowa jest marką. Nie ma potrzeby już udowadniać, że dosięgnęła poziomu Szkoły Filmowej w Łodzi, jest po prostu jej młodszą siostrą i właściwie co roku festiwale filmowe w Polsce i za granicą przynoszą kolejne nagrody, które potwierdzają wysoką jakość kształcenia, co jest także ogromną zasługą pani dziekan, pani profesor Krystyny Doktorowicz. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, gdzie otrzymała stopień doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Społecznych. Reprezentuje dyscyplinę nauki o polityce, posiada dorobek w zakresie wiedzy o mediach, specjalizuje się w problematyce mediów europejskich. Ma osobowość, która budzi naturalny respekt. Zarówno jej podwładni, jak i współpracownicy potwierdzą to, że jej autorytet jest niekwestionowany. Składa się na to nie tylko doświadczenie, nie tylko wiedza, nie tylko wiele lat zarządzania Wydziałem Radia i Telewizji, ale też pełnienie wielu funkcji publicznych w polityce, w rozmaitych radach, instytucji kultury, chcąc oprzeć się na jej wiedzy, na jej doświadczeniu, na jej rozsądku. Cechuje ją niezwykła odwaga myślenia i mówienia na własny użytek i na własną odpowiedzialność. Były takie próby, nie wiem czy pani o tym wie, 2 lata temu przeniesienia tej szkoły do Krakowa. Już nie było na Wydziału Środku, no różne tu by też były takie ambicje, może niezbyt zdrowe niektórych kolegów. I ja tutaj nawet, jak mówiłam, taki przeciwstawiłam się temu w taki sposób nawet trochę skandalizujący, bo to było tuż przed wyborami dziekańskimi. Natomiast uważam, że to ta szkoła musi być tutaj. Jest osobą niezwykle serdeczną i czułą i ktoś, kto zaskarbi sobie jej przyjaźń, doświadczy lojalności, sympatii i wszelkiej pomocy. Pani profesor, w latach 70. powstał w Katowicach Wydział Radia i Telewizji. Powstał za sprawą Macieja Szczepańskiego, który liberałem nie był, ale zdawał sobie sprawę z tego, że film i telewizja mogą być świetnym narzędziem propagandy. Pani pamięta te czasy, jak powstawał wydział? Jak to było komentowane? Tak, ja to pamiętam, aczkolwiek wolałabym się nie przyznawać do tego, bo to było bardzo dawno, dokładnie w 78 roku. Ja byłam studentką wtedy, natomiast mój promotor ówczesny, pierwszy dziekan naszego wydziału, profesor Knobelsdorf, z grupą swoich asystentów w sposób bardzo taki efektywny organizacyjnie rozpoczął pracę nad utworzeniem tego wydziału. I różne legendy narosły wokół tego powstania wydziału, że to był taki wydział dla janczarów czy jakiejś grupy propagandowej. Natomiast ja tego nie potwierdzam. To był wydział, który miał powstać w kontrze szkoły filmowej łódzkiej, która wtedy właśnie była bardzo opanowana przez grupę taką betonową, można powiedzieć, partyjną. No to już nie chcę nazwisk wymieniać i wtedy chodziło o to, żeby tu była sztuka. Te pierwsze roczniki reżyserii radiowej, realizacji obrazu, pierwsi wykładowcy, którzy do nas przyszli, między innymi Krzysztof Zanussi, który jest do dzisiaj, ale również Krzysztof Kieślowski, Edward Szebrowski, to były takie sztandarowe postacie, no i wcale to nie były takie postacie chętne do działań propagandowych. No i można powiedzieć, że powstanie tego wydziału przyczyniło się do powstania kina moralnego niepokoju, to trochę taki chichot historii. Ci wykładowcy,
oni tak i na pewno przekazali wiele swoich nie tylko umiejętności warsztatowych i tego, że byli reżyserami, wzorami dla młodych twórców, ale też no, pewne idee przekazali na pewno. A w jaki sposób udawało się nakłonić tak znakomite nazwiska, które pani już tutaj wymieniła, do tego, aby wykładały, dzieliły się swoją wiedzą w szkole przy Bytkowskiej? Mistrzowie w pewnym momencie chcą mieć kontakt z uczniami. Ja to obserwuję od właśnie wielu lat w różnych pokoleniach. Na początku istnienia wydziału, to jest właśnie to, o czym mówiłam, że nie chcieli pracować w łódzkiej szkole filmowej, więc chcieli pracować w nowym miejscu i w Katowicach stworzono te warunki. I to było miejsce bardzo wolne, bym powiedziała. To wcale nie było jakieś miejsce ograniczone jakimiś strasznymi rygorami politycznymi. No a potem już przychodziły kolejne pokolenia wykładowców, twórców, artystów, reżyserów, którzy no, gdzieś pojawiają się w tej szkole. Niektórzy są absolwentami, no bo już tyle lat minęło i wracają. Teraz mamy kilku znakomitych absolwentów, takich jak Janek Matuszyński, Piotr Domalewski czy Paweł Maślona. Wszystko laureaci Złotych Lwów. Nasza wspaniała koleżanka Agnieszka Smoczyńska, też nasza absolwentka, także też są dziewczyny, kobiety. Mówiło się, że katowicka i łódzka szkoła rywalizują ze sobą. Czym te szkoły się różniły? Te szkoły, one wciąż różnią się w zależności od tego, jaki ton nadają profesorowie w danej szkole, jacy przychodzą studenci. Czasami jest więcej dokumentalistyki, czasami jest więcej fabuły. Ale generalnie to są dwie szkoły publiczne, które kształcą dla kinematografii, telewizji, nowych mediów i w ogóle dla kultury polskiej. Także my żyjemy z łódzką szkołą w wielkiej przyjaźni. Trudno wyobrazić sobie śląską filmówkę bez Krystyny Doktorowicz. Od lat szefuje pani tej właśnie szkole, mierząc się z osobowością i studentów, i profesorów. Jaki jest przepis na dobrą szkołę filmową? To są bardzo zdolni, utalentowani studenci. I to jest właściwie najważniejsze. Drugie, to są bardzo dobrzy wykładowcy, którzy mają swój własny dorobek. To są czasami różne trudności, bo ktoś ma film, no to musi przenosić zajęcia i tak dalej. Ale to muszą być autorytety dla studentów. W związku z tym muszą być twórcy, którzy robią filmy, zdobywają nagrody, liczą się na rynku polskim i europejskim. I to jest bardzo ważne. No a trzecia sprawa to jest no, mała grupa prowadzona przeze mnie osób, które zarządza tą szkołą, tym wydziałem i powiem tak. To właśnie nie powinni być artyści, tylko powinni być przedstawiciele no, twardych nauk. Jestem medioznawcą po naukach politycznych, dlatego że my mamy tę cechę, że my nikomu nie zazdrościmy, dostał nagrodę w Wenecji albo Złote Lwy, tylko się z tego cieszymy. I nie ma tej konkurencyjności, więc myślę, że to zarządzanie ma też swoje znaczenie, zważywszy, że współczesne zarządzanie w sferze nauki, szkolnictwa wyższego jest niezwykle trudne i skomplikowane proceduralnie, formalnie, prawnie, że to nie jest sfera dla artystów. To jest zbyt przyziemne. A z którego absolwenta jest pani najbardziej dumna? No nie mogę tego powiedzieć. Ja nie mogę wyróżniać nikogo, absolutnie. Oczywiście, że mam takich swoich ulubionych, ale cieszę się bardzo z tego pokolenia 30-latków. Właśnie ja już tu ich wymieniłam. To są też producentki, na przykład Aneta Higginbotham, która była moją magistrantką. W tej chwili jest już bardzo nagrodzoną międzynarodowo producentką. Dwa razy otrzymała Złote Lwy. Małgosia Domin, producentka Lecha Majewskiego. Też bardzo sobie cenię współpracę z nią. No więc to są wszystko absolwenci, którzy powracają. To jest troszeczkę w poprzek pewnej tendencji, bo uniwersytety dzisiaj otwierają się jakby bardzo szeroko na cały świat, na całą Europę i tak dalej. Nie ma takiego obyczaju, że się bierze absolwentów, bo niby to są dlaczego, że profesor bierze. Ale u nas w sztuce, w reżyserii, w tych dziedzinach sztuk jest trochę inaczej, że jednak skoro mamy tych najlepszych, to niech oni się teraz dzielą, bo oni znają wydział, oni też wiedzą, czego im brakowało.
Oni czasem mówią, no myśmy tego nie mieli, to my teraz to przekażemy. Nie padły konkrety, z którego absolwenta jest pani najbardziej dumna, ale na pewno może być pani dumna z siedziby nowego wydziału. Piękny wydział, to był trudny proces budowy. To jest w ogóle wspaniała anegdota, dlatego że ja muszę powiedzieć tak, co mnie zainspirowało, żeby dążyć i budować lobbying, żeby zbudować ten wydział, mianowicie zazdrość. Zazdrość to jest bardzo ciekawa właśnie cecha. Mówię, nie zazdroszczę filmowcom ich karier, ale byłam na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Komunikacji Społecznej Dziennikarstwa i tam zobaczyłam kampus nowy na Łojasiewicza ulicy i ówczesny pan dziekan pokazał mi te studia broadcastingowe, tego dla dziennikarstwa. No i w pewnym momencie powiedziałam, nie pokazuj mi tego, bo już mnie tu skręci ze złości, no bo państwo może nie wiedzą, ale pani redaktor świetnie wie, jak to wyglądało na Bytkowskiej, gdzie byliśmy tymczasowo 40 lat. W każdym bądź razie mówię, no trzeba coś zrobić. Potem byłam na Uniwersytecie w Poznaniu imienia Adama Mickiewicza i podobna sytuacja, nowy kampus dla dziennikarstwa. Przyjechałam do wydziału i powiedziałam kolegom, że słuchajcie, musimy coś zrobić, bo nie możemy tu być w ruinie bytkowskiej. A moi koledzy powiedzieli tak, po co tu się stąd wyprowadzać? Tu jest pięknie w parku, blisko telewizja, blisko bażant. Kto z państwa nie wie, to była taka restauracja. Zajęcia odbywały się nawet daleko, na tyłach stacji benzynowej, daleko, pani profesor. Tak, daleko od centrali, także rektor tutaj nie ma nam nadzoru. Ale ja mówię, nie, słuchajcie, to tak nie może być. I pamiętam, niestety nie mam tej kartki, na której narysowałam, jak powinien ten wydział wyglądać. I z koleżanką z wydziału Miarą Krawiecką mierzyłyśmy pomieszczenia różne i tak rysowałyśmy na tej kartce. I wtedy pan rektor, profesor Wiesław Banyś powiedział, no ty co ty tu na tych kartkach, zamówmy taki roboczy projekt architektoniczny. No i tak się zaczęło. To jest projekt właściwie trzech pracowni architektonicznej. I projekt wielokrotnie nagradzany. Tak, no projekt, który ma nagrody, najwyższe nagrody europejskie, znaczy realizacja już, ale muszę to powiedzieć, bo to są, no pewnie tu nie wolno reklamować, ale jedna pracownia z Katowic, druga z Warszawy i jedna pracownia z Barcelony, która była no głównym projektem hiszpańska czy katalońska, można powiedzieć. I ci architekci przyjechali tu i powiedzieli tak, my to wam zrobimy w tym stylu właśnie starej cegły i nie wyburzajcie tych familoków. Oni oczywiście nie znali tej nazwy, bo nigdy już tego nie wybudujecie i musicie sobie zdawać sprawę, co jest zabytkowe i co jest istotne. I właśnie taki familok jest wkomponowany w naszą piękną bryłę. A ulubiony reżyser prywatnie Krystyny Doktorowicz, Kazimierz Kuc, Matuszyn, Kieślowski. Jakie pani ogląda filmy? Chodzi pani do kina? Oczywiście, że ja chodzę do kina, ale ja nie jestem ani reżyserem, ani filmoznawcą. I ja zawsze funkcjonuję również na wydziale, przy różnych egzaminach, o oglądaniu etiud i tak dalej, jako widz taki może bardziej wyrobiony. I stąd się kształtuje moja opinia. Prawda, bo ja tego nie warsztatowo nie oceniam, tylko mówię, że to nudne, to kto to będzie chciał oglądać, albo to się podoba i tak dalej. I oczywiście, czy ja mam ulubionych reżyserów? No, na pewno z kina europejskiego to chyba najbardziej lubię Almodawara, natomiast z kina polskiego to bardzo mi się podobają filmy Kingi Dębskiej, ogromnie je lubię. Też lubię Agnieszkę Smoczyńską, no nie, żebym chciała być taka feministyczna, ale akurat to mi się podoba. No pewnie różne kino oglądam. Padło tutaj słowo kobieta, padło słowo feminizm. To ja chcę zapytać o poglądy i o tą lewicowość, bo te poglądy polityczne kiedyś były dla pani bardzo istotne. Manifestuję pewne moje poglądy ideowe. To znaczy ja jestem z tradycji liberalnej, bo to właśnie jak mówimy, dzisiaj są pewne stereotypy, co znaczy prawicowy, lewicowy, liberalny, konserwatywny. No ale już pomijmy to, jak politolodzy by to oceniali. Natomiast niewątpliwie jestem z tradycji liberalnej i z tradycji takiej, no też pewnej sprawiedliwości, na pewno to też, i praw kobiet. Bardzo mi na tym zależy. Natomiast ja czasami też wchodzę w polemiki z koleżankami
bo uważam, że w tej chwili bardzo ważne są kwestie feminitywów i wielu różnych rzeczy, ale jeszcze wciąż mamy niezałatwione sprawy przemocy wobec kobiet, kwestii aborcji. Mamy niezałatwione sprawy związane z czymś bardzo ważnym, o czym się stosunkowo mało mówi, to znaczy równa płaca za równą pracę. Kwestii ekonomicznych kobiet. Ja byłam przez 4 lata w Radzie Europy w Komisji Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn i tam właściwie te problemy, one były niezwykle istotne. Chodzi o to, żeby kobiety rzeczywiście miały te same szanse, te same płace, żeby nie ulegały przemocy w żadnym wypadku. No i muszą też nastąpić pewne zmiany kulturowe, szczególnie no, w środowiskach, które no, nie bardzo chcą przyjąć. Z drugiej strony zawsze uważałam, i to dalej podkreślam, że te kobiety, które chcą pozostać w domu, które chcą wychowywać dzieci, które nie chcą pracować zawodowo, one mają pełne prawo do tego i nie wolno ani wyśmiewać, ani wyrzekury, czy coś takiego. Tylko tu musi być też świadomość partnerów czy mężów, że oni nie mogą nagle powiedzieć, wiesz co, dziękuję, przepraszam, ja nowe życie rozpoczynam, bo musi być świadomość, odpowiedzialność wobec tego, jaką kobieta przyjmuje rolę i jakie ma obowiązki i trzeba wszystkie te wybory szanować. W tej polityce była pani dosyć długo. Czemu pani się w niej znalazła? To była chęć zmieniania świata? Po co to pani było? No, Ślązacy bardzo rzadko w politykę się angażują. No jakoś to można powiedzieć, że to też takie były przypadki życiowe. Ja w ogóle jestem z wykształcenia politologiem, zawsze mnie to interesowało. Dostałam taką propozycję. Interesowałam się zawsze też bardzo kulturą. I uważam, że moim zadaniem było tworzenie pewnych warunków dla rozwoju kultury na Śląsku. Tutaj dużo współpracowałam właśnie z nieodżałowanym Kaziem Kucem, mogę sobie tak pozwolić, bo pracowaliśmy też razem w Senacie. Pan Kazimierz Kuc był wtedy wicemarszałkiem, ja byłam sekretarzem, więc dużo razem pracowaliśmy. Mieliśmy też różne projekty. Jakiś wydawało mi się, że no coś trzeba robić. Akurat udało mi się wybudować ten wydział, oczywiście za pomocą wielu ludzi i życzliwości, magnificencji i tak dalej. Ale pewne różne, może drobne sprawy, które się udały. Niektóre się nie udały i niektóre nie są możliwe do realizacji. Bo człowiek zawsze ma jakieś takie idealistyczne podejście, że będzie góry przenosił, a to się po prostu nie daje. No ale tak się życie układa i trzeba, jak się jakieś drzwi otwierają i wydaje się, że jak przejdę przez te drzwi, to mogę coś z siebie dać, no trzeba tam wchodzić. Jakie drzwi chciałaby pani, żeby się pootwierały? To jest takie pytanie o marzenia. Chcę przekazać młodym ludziom, to znaczy właśnie takim 30-latkom, jak prowadzić pewne sprawy, jak osiągać cele, cele pozytywne i takie cele społeczne też, jak prowadzić tę szkołę, jak wchodzić w rozmaite działania projektowe, które są w tej chwili bardzo, bardzo popularne, ale jednocześnie, żeby dbać o relacje, żeby nie zatracać się w życiu online, tylko żeby funkcjonować razem. To są takie w tej chwili dla mnie cele, z którymi mam do czynienia na co dzień, ale one są bardzo ważne, no bo obserwuję i 20-latków, i 30-latków, z którymi mam do czynienia. No i chciałabym też, żebyśmy wspólnie na wydziale wciąż kształcili tych ludzi, którzy no, będą mieli coś do powiedzenia w kulturze polskiej i europejskiej. My już kształcimy dla świata. My mamy na wydziale studentów niestety rzadko z Katowic. Ale to nie, żebyśmy dyskryminowali, tylko przyjeżdżając tak dużo kandydatów, czasami 20 osób na miejsce. No i kształcimy ich, można powiedzieć, dla całego świata w Katowicach, ale też musimy to uwzględnić, że jeżeli oni będą chcieli robić filmy na zachodzie Europy, w Ameryce, gdziekolwiek indziej, to niech oni robią, niech oni mówią, że oni są z Katowic, że oni są z Naczkowi, że oni są z Polski, bo to jest istotne. No więc to są takie moje cele.
Może one nie są już takie wielkie, ale są równie ważne.